Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych przygód z Wielką Brytanią, w kolejnym odcinku Europy Universalis 4, tak? Dobra, troszeczkę sobie tutaj minęło lat, chyba 6, i to było 6 lat, które skupiłem się na po prostu dobudowaniu naszej armii, żeby ten szablon był mniej więcej jakiś tam lepszy troszeczkę, chociaż w zasadzie widzę, że tu mam nadal problemy z za dużą ilością kawalerii w moich armiach. Ale nie ma sensu tego rozwiązywać. Może gdzieś tam z czasem sobie to zniszczymy. Zacząłem też już integrację Francji. No i tak myślałem, skoro integruję Francję, to zaatakuję sobie Burgundię. Ale niestety, żeby odzyskać przynajmniej te dwie ziemie i ewentualnie tutaj może od Fryslandii odbić, znaczy zająć sobie Amsterdam, który jest bardzo ważnym ośrodkiem handlu, co by wzmocniło moją pozycję tutaj w handlu na kanale. No ale trudno, niestety Burgundia w tym momencie się troszeczkę umocniła. Austria jest za to ciśnięta w jakiejś durnej wojnie kolejnej, no więc nie mam co liczyć na ich pomoc i też mi tak nie chcą mi pomagać w wojnach z Burgundią, nieważne. No i tak sobie nagle patrzę, że skoro Austria ciśnięta, to może, o, patrzcie, tutaj coś możemy wykombinować. No i możemy w tym momencie zaatakować Aragonię. Austria nie dołączy, bo jest podbijana w tym momencie. Brytania nie dołączy, bo jest jakoś tam strasznie zadłużona, co też mi na tym momencie jest ok. Bośnie. No Bośnia, gdyby się Bośnią przejmował. Możemy też wezwać Osmana do tej wojny, tak? Co prawda nie mamy favorów, żeby mu zabulić i tak dalej, ale moglibyśmy oddać pewnie te ziemię tutaj i coś zawsze sobie tam ugrać. Osman by mógł nam bardzo pomóc w tej wojnie, zarówno na morzach, jak i na lądzie, bardzo ją przyspieszyć. I możliwe, że też sobie tak to zrobimy, po prostu dam część tych terytoriów tutaj osmańskich. Mówiłem wam, że mam sojusz z Osmanem? Chyba mówiłem w poprzednim odcinku, tak coś kojarzę. Więc za ziemię to zrobimy i tą ziemię tutaj oddamy. Celem tej wojny myślę, że tak naprawdę będzie Neapol, bo tutaj bym chciał jak najszybciej to zanektować całe badziewie. Więc tutaj Neapol bym chciał jak najszybciej odbić, zająć i tak dalej, czyli prowincja Neapol do podbicia. Oczywiście wykorzystując to Cassius Belli również będziemy mogli odbijać kory Hiszpanii, z tego co pamiętam, tak? Bo to jest reconquest Cassius Belli, więc wszystkie te reconquesty będziemy mogli jak najbardziej zrobić sobie i przy okazji może też kolonie na Florydzie aragońskie przejmiemy sobie, ewentualnie mi spalimy, żeby to wszystko stracić. Nasze armie są gotowe, floty, no troszki są, troszki nie są, nieważne, ale już tam łączymy je we wszystko. Jedną dużą flotę, żeby po prostu naszych przeciwników pocisnąć i w sumie jak zwykle nie sprawdziłem, czy jestem w stanie tutaj to zająć. No a zajmę najpierw zwyczajowo te prowincje dwie, Pirineo oraz Roussillon, co najważniejsze prowincje. W sumie fajnie byłoby je też również zdobyć wreszcie od nich, żeby móc jak najbardziej ich cisnąć. No niestety chciałem atakować Brytanię, ale no niestety Brytania wydaje mi się być teraz za dobrze przygotowanym krajem do walki ogólnie. Więc raczej jej nie pocisnę. Dobra, nasza flota 7 ciężki, 142 handlowe. No i w zasadzie moglibyśmy też coś poulepszać, 6 przestarzałych okrętów. No a to niech się ulepsza. Na razie nasza flota zostanie tutaj wysłana za chwilę. Oni pewnie już dobudowali kolejne... O Boże, 43 heavy, ja nie mogę. Co to jest w ogóle? Jak ich stać na to? Oni nie mają aż tak dużo większych dochodów ode mnie. No ja mam większe dochody i mnie nie stać na taką flotę. To jest jakaś masakra, no ale nic. Najważniejsze to jest zająć tą część i potem tutaj wbijemy się. No a Osmani nam raczej pomogą w tej wojnie, więc też to nie będzie nic takiego strasznego, złego dla nas. W zasadzie tak, tutaj jesteśmy sporo do przodu. Instytucje już u siebie wprowadzamy dość mocno. Na ten moment będziemy po prostu zbierali już hajsy na to również. A na razie czekajmy po prostu. Supply depot, żeby nie tracić aż tyle manpowera. I stwierdziłem, że po prostu no, trzeba tą aragońskie dominium tutaj, w tej okolicy ścisnąć. O, to akurat naszą flotę moglibyśmy wykorzystać. O, admirała nie mam znowu? No to musimy poczekać na admirała niestety. A szkoda, bo można było im część przynajmniej ciężkich okrętów zatopić. O, Roussillon padło, to teraz Pireneje. Te dwa forty, jak tu zdobędziemy, to ich kraj w połowę przecinamy, jest Gites. Ogólnie jakbym walczył przeciwko graczowi, to gracz by miał właśnie idealny sposób na wybronienie się.
z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Ale za to bot głupieje. Więc tutaj to akurat dla niego nie jest dobre. Dobra, czyli będę potrzebował zaraz kapitana. Może go sobie zaraz weźmiemy, ale to za jakiś czas. To ktoś z was znowu pójdzie? Kurka, nie pamiętam, żeby mi ktoś zginął. O, przyjęliśmy czyjeś znowu kolonię, nieważne. A że przejmiemy te tutaj na Florydzie. Tam, olać to. Dobra, mamy to też to zrobione. Teraz tutaj gdzieś i będziemy mogli zaraz być gotowi prawie do opłynięcia świata. Zobaczymy, jak to będzie. Ile tu tracę wojska? 4% z supplysem, 1,3 niech będzie. Po prostu nie boję się, że gdzieś tutaj mi się zaraz mój przeciwnik pojawi. Niestety już mamy tak wszędzie rozstrzelone te nasze prowincje, że trudno mi to gdzieś ogarnąć mentalnie. Okej, tutaj się to naprawia. A mój zegarek cały czas dzwoni. A, to galery były same. To niepotrzebnie to robiłem. Dobra, i zobaczmy teraz, czy ja mogę kogoś z was zrekrutować. Okej, kolejną debatę możemy zacząć. Kolonista. Co to will be from Rotten Broad? A, już wiem, co to może być. F. Wiem, co to już może być. Wiem, co to już może być. Gdzie to jest ta prowincja? Tutaj? To może być tutaj. Rotenborg. Multa autonomia 3 plus 0,3. Aha. No, ale to nie potrzebuje się tego pozbywać. Nie jest jakieś upierdliwe. I myślę, że w sumie nad kolonistami się skupimy. Tak, korupcja to nie korupcja. Tak niefortunnie to wszystko, dobra, tą autonomię. Army Tradition też nie jest dużo. Okej. I zwiększamy. Mamy dwóch kolejnych kolonistów. Okej. Manhattan, Dunlanware. Czekajcie, które kolonie ja muszę teraz powiększać, żeby miały. 13 kolonii już dostarczy nam. Louisiana. Louisiana musimy powiększyć. No, tylko, że tu jest taki problem, że tu już bardzo dużo jest ta agresywność. No i są to tutaj, to skolonizujmy, nie? Tak, zbudujmy. Mamy miejsce, mamy miejsce. Po tysiączku i zaraz tam wyślemy wojsko, żeby stanęło bardziej. Okej, okay, tutaj jeszcze nie mamy admirała, więc nie dajemy floty do ataku. Zaraz ich stolicę zdobędziemy i wszystko, więc nie jest to jakieś złe. Bo zaraz się okaże, że może Osman nie był mi potrzebny podczas tej wojny tak naprawdę. Ale mówię, no już wolę tak złamać ten sojusz Królestwa Aragonii i Austrii chociażby. Żeby tego nie mieli. Boże, ja naprawdę jeszcze tracę manpowera? Dobra, jebać, to oszczędzimy. Dukaty, markantelizm, stabilność. Markantelizm. Bardziej, że chyba rzeczywiście tutaj naszego przeciwnika aż tak bardzo w okolicy nie ma. Ma jak stracić 15 tysięcy wojska, po prostu nie stoczając ani jednej bitwy. 20 tysięcy nawet z attrition mam. Boże. Tak jak w poprzedniej serii na to bardzo zwracałem uwagę i tak dalej, to w tej jakoś mi się nie chce. No dobra, to może jednak oszczędzimy sobie lekko kłopotów, nie? Walencję też mamy zdobytą. No i wyjebiście. Idzie bardzo dobrze. Póki co. No i za jakiś czas zaczniemy też już te nasze limity armii zwiększać sobie. Przez to nasza armia też powinna być już znacznie większa. Dobra, teraz tylko jakiegoś admirała potrzebujemy sobie dorekrutować. Jak zwykle oczywiście nie zostawiłem sobie otwartego, bo po co? I zobaczmy, jaki tu admirał nam dzisiaj wejdzie do służby.
pod pierwszym odcinkiem, przypominam, że jest cała ta lista. O Boże, Furum Pronio... Okej, okay, tutaj więc sobie weźmiemy Majora Wysockiego. No ja to będę zamiennie stosował, bo... Akurat w tej serii mamy i bitew sporo, manewer wysoki, działa trochę niski, no to tak średniawo. Ale może być... Jest. Myślałem, że to jest wojsko portugalskie, bo tak się te flagi jakoś dziwnie nałożyły. Nieważne. Łukasz dziwnym człowiekiem jest. A my tu się skupimy na zdobywaniu tych terytoriów dla... Okej, okay, jesteśmy. 30 heavy. No pytanie, czy im damy radę. Wszystkie moje heavy poszły na dno. Heavy, a 6,23. No to mnie to tym bardziej zaraz zabolało. Wygrać wygraliśmy, ale nie. Czy to jest dla mnie wygrana tak naprawdę? To ja nie wiem. To ja nie wiem, czy to jest taka naprawdę wygrana dla mnie. No ja muszę zdecydowanie dobudować jakieś okręty, tylko że teraz już mi się nie opyla, bo na kolejnym poziomie technologii będziemy mieli już lepsze okręty. No chyba, że sobie darujemy te bitwy morskie akurat tym razem. Co tutaj jest? 31 okrętów lekkich. Okej. Niby jeden mi zatopiłem, czyli ja miałem bardziej uszkodzone okręty i tyle. Okej, okay, dobra. Land attrition zmniejszony i land force limit zwiększony. Ej, wyjebiście. No ładnie idzie. Price of coffee. Yeah! Więcej kawy, więcej kawy! Więcej! Nie no, Osman porobił tutaj mi wszystko, to jest po prostu tak łatwa wojna w tym momencie. To dobra, to nie, oszczędzamy flotę, bo będzie trzeba ją teraz dobudować. A skupimy się w takim razie na handlówce może. Raz. Dwa. Trzy. A i tutaj mi to leci badziewie, kurde, jak zwykle. Dobra, jakbym chciał z niej spisować, tak, przejąć to wszystko, to jest 6, byśmy mieli tutaj te prowincje, ale to może to byśmy olali, tylko tutaj wzięli, tutaj, ej, to już jest więcej, to aż tyle? Co tu za prowincja? Dobra, nieważne, return course. Bo jak tak klikam, zobaczmy, czekajcie, 6, 1, 7, 1, no czyli return course, ok, to możemy dać wszystko Osmanowi oczywiście, 9 favorów, 13 favorów. Tak, annual treaty z. A to zestaw zerwanych sojusz? Aha, dobra. Jaki jest mój udział w wojny Osmana? Ale w sumie nasza flota, jak będzie ponosiła straty, poświęćmy naszą flotę, żeby mieć większy udział w wojnie w takim razie. Bo wtedy się powiększa udział w wojnie po prostu. Ale oni mają niestety lepszego generała, bo mają Fire'a lepszego. Znaczy admirała. Co mnie będzie teraz kosztowało pewnie wygraną bitwę. 33 okręty. Ale udział w wojnie rośnie, nie? 64. Dobra, i tak czy siak, no po tej wojnie to dobudujemy sobie te okręty. Nie, to w zasadzie, kurde, po co ja to buduję wszystko? Ale zrobiłem przecież, po co jak... Ajajaj. No nic,
legitimacy czy stabilność, to stabilność. Zrąbałem, bo w sumie to nie było po co tego zdobywać. Na poli lost, ok. W zasadzie naszą armię możemy tu przetransportować. Teraz tak pomyślałem, że to w sumie nie ma po co za bardzo. The Royal Heretics, what? No, 10 lat, no jakoś to przeżyję. Okej. Już tutaj to nawracanie w cholerę długo czasu zajmie, no nic, trudno. I nie mamy celu wojny. Tutaj z wami to po prostu pizdil by powinien pójść. Hajsy plus war repsy, bo ja nic od was nie chcę. Clear offer, najpierw war repsy, potem hajsy. No szkoda, że bossman tutaj stał i to oblegał, skoro ja nic tak naprawdę od nich nie chcę, od tej bośni. Niech spada mi z tej wojny, jak najszybciej. Gdzie ja ten zegarek mam? Serio, nie potrafię go znaleźć, żeby go włączyć. Okej, Czechy znowu są cesarzem. Mam 59, 39 ma Osman. Niepotrzebnie buduję w sumie tą flotę. I w zasadzie teraz tak, was tutaj, tą tak i weźmy Protect Trade do Lubeki. Zawsze to coś. Odsuwamy problem w czasie. W ogóle co ja mam za misję do wypełnienia? Bo tak, tutaj już te poszły z kolonizacji misje. Mam 13 kolonii, więc została... Nie, nie mam 13 kolonii? Aha, 15. Skolonizowanych, no to tam trzeba byłoby teraz się skupić może i na tym. No i w zasadzie mamy już wojnę wygraną, nie? W sumie niech tutaj sobie kolonizują dalej, nie przeszkadza mi to jakoś zbytnio. To stoczymy o to wojnę jeszcze za jakiś czas. I teraz tak, Osmanowi zwracamy te prowincje, my sobie bierzemy, mówię, no ja bym chciał to w pierwszej kolejności. Żeby Neapol mógł zacząć integrować się. Jak to 60, a bo to już jest tutaj, to nie. Tu nie mam fortu. Nie mam fortu. Okej. Osman wciąż będzie mi winny fejwory. No. Gdzie ta jedna walona prowincja mi została? No okej, mielibyśmy buta. I 3 fejwory u Osmana więcej. No a jakbyśmy to zdobyli, to już byłoby wyjebiście. Chociaż nie wiem, czy ja to zdobędę. Okej, mamy jakiegoś generała z siege'em. Z malutkim siege'em mamy. O, coś zatopiłem im, wyjebiście. Na kanale. I potem oni mi. To już gorzej, a co ta flota tu robi, jak ją tu wysłałem? Dobra, trudno. Dobra, jest moja armia. Przegrywamy? Dobra, zniszczmy to. Ciebie tu cofnijmy. Musimy tą fortecę zrobić, to jeszcze może zdobędziemy tutaj jakieś te wartościowe prowincje. Zobaczcie, jaki tu jest wysoki development. To jest wszystko dla Neapolu i wtedy Neapol bym zaczął sobie integrować za jakiś czas również, tylko może tak najpierw... Ehe. Musimy z nimi też poprawić relacje, przecież jak to uwolnię. Mamy też sporo prestiżu w razie czego. Żeby obniżyć ich liberty desire.
Okej, okay, ja tak dalej lecimy. Poświęcenie naszych żołnierzy będzie wyrażone w procentach, jakie po prostu będziemy mieli w udziałach tej wojny. Okej, okay, no i w zasadzie możemy to cofać, to będzie jeszcze mniejsza agresywna ekspansja. Boże, ile ja tych kolonii mam. A potem zajmiemy się odbudową naszej floty. I na pewno będę potrzebował z 30 ciężkich okrętów w takim razie. Tak na razie to zlewałem. Ale ogólnie też tak to zrobimy. Dobra, return course. A, już 94 mamy. Może tych tutaj co sobie ulejemy. A jakbym im troszeczkę mniej oddał, Osmanom. Takim Aten nie oddam. Albo tu. Okej, ta. Patrzcie, tu już oddadzą mi. Żebym chciał Messinę najpierw. A to jest Palermo. O, to bym chciał. Okej, ma w tył Osmana jeden punkt. Jeden favor. Niech będzie. Znaczy, tą wyspę też potrzebuje chyba Anglią. No, ale jest to do przeżycia, tak. No, sojuszy im nie zerwę. Hajsu żadnego nie bierzemy. Zobaczcie, zabieramy im praktycznie całą Italię. No, dajemy też jakieś prowincje dla Osmana. Osman jeszcze pomoże nam w kolejnej wojnie. Koalicja niczego nie zmniejszy w żaden sposób groźna. Możemy wziąć w takim razie jeszcze tą jedną prowincję. Zawsze dla siebie. Tak? Tak. Okej. Okay. I na tym skończymy tą wojnę. Już dostałem teraz bardzo potężnego wasala. Jak on wygląda? Kastylia, Naple 26. A, to nie jest tak źle. No jeszcze inną wojnę byśmy stoczyli o te prowincje tutaj. Nie byłoby wyjebiście. Ile? 940 dukatów. Panie, muszę z czegoś flotę naprawić. Armię zacząć ogarniać, ale dobra, no armii to też na razie nie potrzebuje. 43 dukaty, wow. Wyrąbiście dużo, bardzo mnie to cieszy. Tak, tutaj mnie szczyścili. No to sobie może nie na maksa, tylko tak, o. Zostawmy. Żeby ewentualne bunty nie były straszne. No straciłem z 50 okrętów w ramach tej wojny. No ale to w sumie mi się naprawdę nie opyla teraz tego robić, bo tak, 35, no to musimy poczekać. Tutaj zaraz, no zaraz zrobimy sobie Embrace'a w takim razie. Już kasy mamy dość sporo. Całkiem nieźle to leci. Napęd chce być naszą marchem. Nie chcę, żeby byli marchem, bo ja chcę ich zjeść za chwilę. Jak tylko, w zasadzie to już mogę ich integrować. 1024 punkty. No ale integrujemy też Francję, tak, 2000 punktów, więc dwóch na raz bym nie chciał integrować. No, źle zrobiłem, że tą Francję zacząłem wcześniej, ale... Naples jest mi mniej przydatny. No jeszcze by mnie teraz czekała wojna z Burgundią. W sumie to możemy się do niej przygotować jakoś, nie? Bo mamy trochę tego manpowera. 600 manpowera mi wpada, co ten. Okej. Okay. Jakąś prowincję, żeby tutaj zrobić Reconquesta dla Francji? Czemużby nie? Myślę, że raczej byśmy dali radę. Okrętów walić to. Zdobyłem jakieś transportowce. Tyle dobrego. Weźmy te tutaj. Protect Trade. Z Niesewilla Lubeka. I skoro już popełniłem ten błąd i to też zbudowałem, no to niech będzie. Ok. 1,5 punkta Innovation. Protect Trade. Tak, w English Channel mamy jakiś piratów? Nie. Okej, okay, Embrace. Co dostajemy? Stability Cost Modifier zmniejszone. No to wyjebiście. Dobra, myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, pa pa!